rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was ja drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnicy uwierzyli. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Czy Szymon tak bardzo chciał pomóc Jezusowi? Pewnie nie, skoro ewangelista zanotował, że żołnierze go przymusili. Co było dalej? Człowiek jest zwycięzcą tak długo, jak długo próbuje i się stara, nawet jeśli nie wszystko wychodzi. Gdy przestaje próbować, gdy się poddaje, wtedy jest przegrany. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. O poniesienie dalej krzyża poprosimy teraz ojców. Za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy wątpimy. Ojcze,
po raz drugi upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Mąż bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czyż oczywiście Bóg powiedział: nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała mężowi: owoce drzew tego ogrodu jeśli możemy, tylko o owocach drzewa, które jest w środku ogrodu, powiedział: nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł mąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Żonę, ile razy żona może prosić męża o wybaczenie. Czy nie było takiej chwili w naszym życiu, kiedy chciało się powiedzieć, że już dość, że już tyle razy wybaczałem, wybaczałam i to jest ten ostatni. A może trzeba sobie przypomnieć, ile razy w życiu byłam u kraty konfesjonału. Ile razy w życiu proszę o przebaczenie wciąż tych samych grzechów.